Cześć, nazywam się Mariusz Sobkowiak, jestem redaktorem naczelnym Młodego Lubuszanina TV, telewizji internetowej tworzonej przez młodych Lubuszan dla Lubuszan. Naszą telewizję tworzą sami młodzi ludzie, którzy zgłosili się do nas, żeby pokazać światu, co ich boli, co im się podoba. Zapraszam do oglądania. Ugandan Commandos from Poland. To jest nasza szansa. Cześć, nazywam się Pola Kosicka-Olkowska i dzisiaj mam okazję porozmawiać z gorzowskim twórcą filmowym, reżyserem filmów takich jak Strefa, Śpiące Rycerze czy Powrót, czyli w skrócie z Adrianem Michalskim. Cześć Adrian. Cześć. Cieszę się, że możemy tutaj się spotkać i porozmawiać na temat twojej osoby. Myślę, że warto by było zacząć ten wywiad od tego, w jaki sposób zaczęła się twoja przygoda z filmem. To tak naprawdę ciężko jest jednoznacznie określić, bo ja tak naprawdę od małego już przejawiam jakieś tam zainteresowania tworzeniem jakichś krótkich filmików, jakimiś aparatami rodziców i tak naprawdę już jak byłem małym dzieckiem jakieś tam, powiedzmy, animacje poklatkowe z klocków Lego tworzyłem, tego typu rzeczy. Na pierwszą komunię dostałem swoją kamerę, taką bardzo amatorską, którą zacząłem kręcić filmy. I pierwszy tak naprawdę film, który fabularny, który zrobiliśmy od początku do końca, udało mi się zrealizować w czwartej klasie. Był to film krótkometrażowy Śpiący Rycerze, wtedy jeszcze krótkometrażowy, gdyż w podstawówce robiliśmy takie serie filmów po 4-5 minut właśnie z serii Śpiący Rycerze i później się to przerodziło w taki, można powiedzieć, remake pełnometrażowy. Okej, czyli zaczęło się wszystko tak naprawdę od tego filmu, który realizowałeś w szkole podstawowej. Można powiedzieć, że jeden sprzęt, jakaś historia, która wpada ci do głowy, ale jak to wyglądało? Jak udało ci znaleźć całą obsadę, zorganizować produkcję? Podejrzewam, że miałeś wtedy tak około może 14-15 lat i brak jakichś takich może wykształcenia filmowego sugerowałby, że to musiało być dla ciebie pewne wyzwanie, żeby rozpocząć w ten sposób jakąś swoją taką działalność filmową, amatorską. Zastanawiam mnie, jak to właściwie się zaczęło. W tym sensie, jak nauczyłeś się tworzyć takie filmy, bo to jednak nie jest pewnością łatwe, a dużo osób pewnie by chciało wiedzieć, jak to wygląda tak od podstawy. Ja tak naprawdę jestem absolutnym samoukiem i nie uczestniczyłem w żadnych, nazwijmy to, kursach filmowania czy tego typu sprawach. Po prostu wszystkiego się uczyłem sam. Zawsze ekipę filmową to kompletowałem. Na zasadzie po prostu skrzykiwałem kolegów jakiejś z klasy. I aż mi, tak patrząc wstecz, też mnie to trochę dziwi, jak łatwo mi się udawało znaleźć do tego ludzi, jak bardzo chętni do tego byli. Widocznie musiałem być przekonujący, ale no tak, mając amatorski sprzęt i tak naprawdę amatorskich aktorów, jakoś się udawało te filmy kręcić. Pierwsza produkcja jest naprawdę ciekawa, bo trwa około godziny. To też jest niesamowite, że udało ci się wtedy taki dłuższy film nagrać. A jak wspominasz w ogóle produkcję Śpiących Rycerzy? Wspominam świetnie, no to przede wszystkim była świetna zabawa. Ogarnąć tylu aktorów, tyle osób, które były zaangażowane w tę produkcję, bo tak naprawdę zaangażowaliśmy całą klasę wtedy, to była ósma klasa podstawówki. I my akurat byliśmy bardzo zgraną klasą, to znaczy, że jeżeli braliśmy się za jakiś projekt, to potrafiliśmy się po prostu zorganizować i po prostu byliśmy bardzo zgraną właśnie klasą i też udało nam się nakręcić taki film, jak już tak wspomniałaś, pełnometrażowy. Tylko tak jak mówię, to też nie był mój pierwszy film, bo wcześniej kręciłem te krótkometrażowe, z czego później zrobiłem taki remake pełnometrażowy i jest to też przede wszystkim świetne wspomnienie, kiedy możemy sobie taki film włączyć i tak naprawdę każdy z klasy gdzieś tam siebie w jakiejś roli zobaczy. Potem miałeś premierę filmu Głód i pragnienie.
Jakie było dla Ciebie największe wyzwanie w trakcie tego filmu? Takie oczywiste wyzwanie to warunki pogodowe, gdyż nagrywaliśmy ten film praktycznie w całości w plenerze. I pamiętam pierwszy dzień zdjęciowy, to po prostu była niespodziewana nagła ulewa, więc musieliśmy się chować. Najpierw próbowaliśmy nagrywać to trochę w deszczu, ale to nie wychodziło. Natomiast z innych takich, powiedzmy, wyzwań, to bym tutaj wskazał trochę swoje ambicje, gdyż chciałem tym filmem zrobić coś więcej, żeby to był taki poważny film. Ja sobie wtedy mówiłem, że to będzie taki film, który mógłbym gdzieś zgłosić na jakiś konkurs, na jakiś festiwal. Teraz, patrząc wstecz, to jest film, z którego jestem najmniej zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że w tym filmie praktycznie w ogóle nie ma mnie. Brak w tym filmie jest takiej osobistej cząstki twórczej. Tak naprawdę, kiedy ludzie pytają mnie czasem o jakieś rzeczy z interpretacją tego filmu, na przykład pytanie, które bardzo często dostaję, dlaczego jedna scena jest w kolorze, a inne są w czerni i bieli. Ja po prostu nie potrafię odpowiedzieć nawet na takie pytania, bo to jest coś, co po prostu zrobiłem i czułem, że to będzie może ciekawe, ale tak naprawdę ja nie miałem sam nic z tym filmem do powiedzenia i ja właśnie z tego powodu nie jestem zbyt zadowolony z tego filmu. Natomiast ludziom się bardzo często ten film podoba. Bardzo często wychodzą właśnie z różnymi ciekawymi interpretacjami, co też się świetnie słucha często. A jakie są na przykład dla Ciebie najciekawsze interpretacje od widzów? Jeżeli chodzi o ten konkretny film, to coś, no co ja nie wpadłem w ogóle kręcąc to, ale podoba mi się po czasie, jak to usłyszałem, to jest to, że jest to film o izolacji w czasie pandemii. Gdyż ten film był właśnie nagrywany w czasach pandemii, to były wakacje 2020. I no, mamy te zombie, mamy te zarazę i właśnie ta osoba powiązała te dwa fakty i wydało mi się to dosyć ciekawe. Inną interpretacją, którą kiedyś dostałem w komentarzu właśnie na YouTubie, to było to, że ten film jest o podążaniu za ludzkimi instynktami i przez to jakby zatracamy swoją moralność, co też jest dosyć ciekawe. Natomiast ja żadnej z tych rzeczy nie miałem na myśli, kręcąc ten film i nawet z perspektywy czasu nie jestem w stanie powiedzieć, co ja miałem wtedy konkretnie na myśli. Rozumiem. No tak, też kształtowanie się pewnego przekazu, chęci, zawarcie pewnej jakiejś puenty pewnie rosło wraz z Twoim doświadczeniem i też dojrzałością taką filmową. No to jest zrozumiałe, to też był początek chyba szkoły średniej, ale później miała miejsce premiera innego filmu, czyli film Powrót. To jest kino gangsterskie. Także myślę, że to jest zupełna, trochę taka odskocznia od tego, co kręciłeś wcześniej. Tutaj już pojawia się taka fabuła, bardzo taka współczesna, niekoniecznie apokaliptyczna ani futurystyczna, jak to miało miejsce w pierwszym takim dłuższym twoim filmie, co było na YouTubie. Co tak naprawdę zainspirowało cię do stworzenia tego filmu? Myślę, że tutaj właśnie, jak już wspomniałaś, jest to film gangsterski i co za tym idzie, jest to swego rodzaju kino gatunkowe. I to był już film, którym przy produkcji byłem troszkę bardziej świadomy tego, co chcę przekazać. Kogo ja widzę? Witam i zapraszam. Mianowicie chciałem, żeby ten film poruszył taki problem rozpadającej się przyjaźni, męskiej przyjaźni. Ty nie rozumiesz, że odkąd trzymamy z wiewiórem, nie możemy się tak wychylać. Jesteśmy w tym wszyscy razem i nie mogę pozwolić, żeby ktokolwiek to wszystko zaprzepaścił. Tak naprawdę inspiracją do tego były właśnie jakieś może nawet własne przeżycia. Jeżeli chodzi o takie typowo filmowe, to nie wskażę tutaj chyba może konkretnych filmów, którymi się inspirowałem, bo filmów gangsterskich, które oglądałem, jest naprawdę bardzo sporo i to jakoś tak cały czas wpływa na kształtowanie się mojej twórczości. Tak więc myślę, że przede wszystkim jakieś osobiste doświadczenia oraz też chciałem, żeby to był film mimo wszystko prosty, żeby był to taki, może powiedzieć, pierwszy mój poważniejszy film, którym mógłbym się jakoś, czy to w szkole pokazać, czy to gdzieś na zewnątrz, pokazać komuś, że taki film zrobiłem. I może tym filmem też mógłbym później w przyszłości, jak już się pokazałem,
łatwiej zebrać ludzi do tego, żeby uczestniczyli w moich filmach. Też było już w liceum ciężej było znaleźć tych ludzi, bo już nie miałem kontaktu z osobami z podstawówki, które zawsze tam ze mną grały. Także to też było moim celem. Różnego rodzaju wyzwania też z obsadą, stworzenie czegoś nowego. No to było coś, co wyróżnia ten film. No tak, tak naprawdę jeżeli chodzi o obsadę, to tak. Cała obsada i ekipa filmowa to byli ludzie, z którymi pracowałem wtedy po raz pierwszy. I każdy tam debiutował w każdej roli. Także to też jest niesamowite i moim zdaniem efekty mnie osobiście zadowalają. Widzów w większości, jak rozmawiałem, też. W większości się ten film raczej podoba. A też więcej osób zainteresowało się później właśnie współpracowaniem ze mną przy kolejnych produkcjach. Także myślę, że to się udało osiągnąć. Zrobiłeś to? Tak. Jako reżyser bardziej ingerujesz na przykład w to, jak ktoś gra w trakcie na przykład swoich filmów, typu na przykład właśnie tego powrotu. Czy starasz się zostawić tę kwestię aktorską już samym aktorom? Jak jest w twoim przypadku? Oczywiście są reżyserzy, którzy trochę pozwalają na trochę więcej improwizacji. Są reżyserzy, którzy bardziej się trzymają swojej wizji. Ja gdzieś tam jestem, wydaje mi się, po środku tego. Natomiast zawsze mam jakąś taką swoją wizję, którą chcę osiągnąć, którą chcę zrealizować. I zawsze współpracuję z aktorami, żeby jak najlepiej to oddać. Natomiast jeżeli aktorzy wychodzą ze swoimi pomysłami, mają swoje propozycje dotyczące czy to odegrania roli, czy to jakiegoś innego elementu w filmie, to jak najbardziej bardzo często jestem otwarty na tego typu propozycje. Ale są też kwestie, które tak już zakodowane w głowie, w swojej wizji, że ich nie zmieniam. I bardzo często też dużo dublujemy, aż uda się wyciągnąć tą konkretną wizję, na którą mam pomysł. To jest, myślę, że dosyć fajna sprawa, bo wiadomo, każdy może mieć jakąś swoją własną interpretację, którą może przekazać. Ty to wciągasz te osoby, które chcą, bo będziesz też czynnymi takimi twórcami tego filmu w tym sensie i w tym przypadku. Ale jednocześnie mnie ciekawi cały czas, jeszcze nie zadałam ci tego pytania, to jest coś, co cały czas siedzi mi w głowie. Zacząłeś film, tak naprawdę pamiętam, jak opisywałeś jeden ze swoich filmów. Trochę może teraz pójdziemy do innego wątku, ale pamiętam, że napisałeś, że twój film kręciłeś iPhone'em SE. To był chyba głód i pragnienie z tak. Tego, co kojarzę. A jednocześnie udało ci się osiągnąć różnego rodzaju kadrowania. Jakość tego filmu nie była wcale słaba. Miałeś różnego rodzaju też pomysły na to, jaką scenę w dany sposób uchwycić. Mnie to właśnie ciekawi, jak to się wszystko tak naprawdę potoczyło w trakcie tej praktyki. Bo na początku wspomniałeś o tym, że to jest jednak kwestia praktyki, ale każda osoba, która zaczyna, musi mieć jakąś taką w sobie wiedzę odnośnie tego, w jaki sposób jednak umiejętnie pokazywać różne kadry, umiejętnie przechodzić do różnych scen. I to wymaga jakiejś takiej teorii. I mnie ciekawi, w jaki sposób ty ją właśnie nabyłeś. Jeżeli chodzi o teorię, no to przede wszystkim oglądanie filmów i chłonięcie tej wiedzy, jak ustawić kamerę, jak wykadrować obraz. Jednak oglądam bardzo dużo filmów i staram się nie być tylko takim biernym widzem, ale też analizować te filmy uznanych reżyserów i po prostu zastanawiać się, dlaczego reżyser użył tutaj akurat takiego ujęcia, jak ono wpływa na widza. I to prawda, jeżeli zacznie się o tym myśleć, to też łatwiej jest to stosować w swoich filmach. Akurat film Głód i pragnienie, o którym już powiedziałem, że ogólnie nie jestem z niego zadowolony. Tak, jeżeli chodzi o stronę wizualną, taką powiedzmy reżyserską, zdjęciową, to jest to film w którym mogę powiedzieć, że te szczegóły wizualne zostały dopracowane i składa się na to przede wszystkim praktyka, doświadczenie, które już nabyłem podczas kręcenia wcześniejszych filmów, ale również zyskanie pewnej dojrzałości artystycznej, filmowej, związanej z rozumieniem właśnie znaczenia różnych planów filmowych, różnego sposobu kadrowania, ale też samego zaplanowania produkcji filmowej, bo film Głód i pragnienie to był pierwszy film, na który pracowaliśmy ze scenopisem. To jest
taka rozpiska wszystkich ujęć, które musimy wykonać. Czyli przed rozpoczęciem nagrywania ja już miałem tak naprawdę rozpisane wszystkie ujęcia, które zrealizujemy i to wszystko miałem zaplanowane. Także kiedy już się to zaplanuje, kiedy się już będzie pewnym swojej wizji, kiedy jakie ujęcie się chce uzyskać, to te filmy będą od tej strony po prostu lepsze. No dobrze, ale z tego co wiem, to ostatnio miała miejsce premiera twojego filmu, to znaczy Strefa. I to miało miejsce w ogóle na wielkim ekranie, czyli w kinie 60 krzeseł, na naszym lokalnym, ale jednak większym niż ten, który możemy mieć na przykład nie wiem, w domu, w komputerze czy tam w telefonie. Myślę, że to jest duże wyróżnienie dla ciebie. Jak wspominasz w ogóle tę produkcję? To znaczy może zacznijmy od podsumowania tego, jak wspominasz tą premierę w kinie 60 krzeseł. Jak inni odebrali też ten film? No, premiera tak naprawdę była super. Jak już wspomniałaś, było się to w kinie na wielkim ekranie i przy pełnej sali tak naprawdę. I to było spełnienie moich marzeń, absolutnie. Także świetnie wspominam tą premierę. Jak na przykład premiera Powrotu, która odbyła się w szkole, to już pamiętam, że ją wspominam może nie gorzej pod względem, że coś się nie udało, tylko ja po prostu wtedy byłem absolutnie, totalnie zestresowany i nie wiedziałem, co się dzieje. Sporo ludzi było, później do mnie podchodzili, coś zagadywali, ja w ogóle nie rozumiałem, co się dzieje. Leciałem wtedy na totalnym autopilocie tak ze stresu. Natomiast teraz, kiedy odbyła się ta premiera właśnie na sali kinowej 60 krzeseł, już też może byłem z tym trochę bardziej obyty, ale też panowała atmosfera taka bardzo luźna, bardzo przyjazna i no, świetnie było, świetnie została poprowadzona też rozmowa po samej projekcji, gdzie rozmawialiśmy chyba jakieś 40 minut. Jakie pytania zadawali ci widzowie? Głównie zadawali pytania o takie aspekty produkcyjne, same w sobie techniczne filmu. Natomiast pojawiało się też bardzo dużo interpretacji i to takich naprawdę ciekawych tego filmu, a film Strefa jest bardzo otwarty na własną interpretację widza. Dlatego świetnie było wysłuchać różnych właśnie przemyśleń na temat samego filmu. Takie samo nawet jak przy tym moim filmie o zombie, gdzie nawet ja bym w życiu nie wpadł na jakieś takie interpretacje, które tam się pojawiały, a jednak świetnie było coś takiego usłyszeć od innych. A jak w ogóle udało ci się zorganizować taką premierę? To wymagało pewnie, nie wiem, znajomości osób, które tam pracują, czy to zasugerowania, że na przykład, nie wiem, jesteś jakimś twórcą filmowym i masz na przykład do zaprezentowania coś. Myślę, że nie każdy byłby w stanie zorganizować coś takiego. Jak to by się to udało zorganizować? Znaczy ja przede wszystkim do kina 60 krzeseł to bardzo często chodzę. Kiedyś chodziłem raz w tygodniu, teraz już jestem w klasie maturalnej, to trochę mniej, trochę rzadziej. Natomiast byłem też na kilku spotkaniach dyskusyjnego klubu filmowego Megaron, więc trochę już poznałem też osoby, które tam pracują, które tam siedzą na co dzień. Ale również sama szkoła, samo drugie ELO mnie bardzo, to jest szkoła, która bardzo wspiera uczniów z pasją i ja to też odczuwam, gdyż tutaj przede wszystkim pan dyrektor naszej szkoły bardzo mnie wspomaga i w samym tworzeniu filmów, jak i później ich promocji. Także też nie jest jakimś problemem zorganizować taką premierę. Jeżeli się, no może nie chcę mówić, że jeżeli się ma znajomości, ale jeżeli się ma coś do pokazania, to wydaje mi się, że można coś takiego zorganizować. Masz już na swoim koncie już kilka całkiem dobrych filmów, ale wiadomo, klasa maturalna też jest związana z odkrywaniem siebie na nowo. Czy planujesz zostać reżyserem w przyszłości? No oczywiście bardzo chcę. Realizacja filmów pełnometrażowych, które będą wyświetlane w kinach, to jest moje największe marzenie i możliwość wyrażania się przy tym artystycznie. To jest coś, co zdecydowanie bardzo chciałbym robić w życiu i do tego będę dążyć. Będę na pewno próbować się dostać do szkoły filmowej. Nawet jak mnie tam nie przyjmą za pierwszym razem, to będę próbować na pewno w kolejnych latach. Natomiast jeżeli by się nie udało, to ja cały czas, jeżeli będę miał takie możliwości, to wydaje mi się, że będę chciał nawet tworzyć cały czas jakieś takie amatorskie filmy, żeby się po prostu w tym spełniać, nawet jeżeli nie będzie to mój przyszły zawód, z którego będę zarabiać głównie pieniądze, nie będzie to moje główne źródło utrzymania,
to wydaje mi się, że film jest czymś, co jest ze mną tak naprawdę już całe życie i to jest taka moja pasja, z którą chciałbym zostać, więc jeżeli to moje zafascynowanie kinem się utrzyma, to chciałbym po prostu tworzyć jak najwięcej. Jest na przykład jakiś artysta, aktor, reżyser, którego chciałbyś bardzo poznać w przyszłości? Osoby zaznajomione z kinem, tacy kinomaniacy mogliby uznać za trochę taką sztampową odpowiedź, ale ja uwielbiam Christophera Nolana. To jest reżyser, który bardzo mnie inspiruje tak naprawdę. On nie ukończył żadnej szkoły filmowej, on przebił się sam, a teraz tworzy, tak naprawdę jest jednym z niewielu reżyserów w Hollywood, którzy wypracowali sobie taką markę, że może dostawać budżet bardzo wysoki na realizację swoich autorskich filmów bez rąk związanych, tak powiem, przez producentów, co w Hollywood, akurat w Ameryce, jest rzadkością. I to jest osoba, która mi bardzo imponuje, której też filmy bardzo lubię, mimo że, jak już wspomniałem, środowisko takich artystyczne, kinowe może by nie uznało jego filmów za jakieś wybitne arcydzieła. Tak po prostu ja te filmy bardzo lubię, są to blockbustery głównie rozrywkowe. Natomiast jest to człowiek, który jest dla mnie dużą inspiracją. I spotkania z tym właśnie artystą ci życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału Młody Lubuszanin TV. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy na www.młodylubuszanin.wordpress.com. Action is coming! I've always wanted to become Ugandan.